Dobry wieczór Państwu, wszem wobec Wita Kapitan Lisowski na kanale Kapitan Lisowski. I moi drodzy, na dzień dobry jest nas. O, jeszcze nie ma setki, ale sobota rządzi się swoimi prawami, więc spokojnie. Na wstępie więc wszystkich serdecznie witam. Nic nie wiadomo o tym, żebym wyłączył komentowanie pod filmem, więc nie wiem o co kompletnie chodzi, jeśli już to to być może jakiś kłopot jest z YouTubem po prostu. Siedemdziesiąt parę osób jest w tej chwili pokazane, jak robię podgląd tutaj na YouTubie i kompletnie nie wiem, o co chodzi z komentarzami, więc sorry, winę tu. Rzecz kolejna to Przede wszystkim i nade wszystko. Do 20.30 nie później, bo potem chłopaki będą robiły jazdę na śmiesznie z Rosją, więc trzeba się trochę będzie też rozerwać, bo u mnie będzie troszkę troszkę poważniej. tak Witam wszystkich tych, którzy już się pojawili, witam wszystkich tych, którzy będą chcieli komentować i tak dalej. No i seteczka przeskoczyła, więc wymóg mentalny mojej skromnej osoby stał się już. Spełniony. Szanowni Państwo, no nikogo nie zaskoczyło. W końcu trzeba powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło. No a wiele rzeczy przykrył tenże wywiad e, Tuckera Carlsona z e, Putinem, no bo przykrył i u nas, i na Zachodzie. Niestety, kilka słów na ten temat trzeba powiedzieć. Przyznaję, że lepsze by było, gdybym o tym powiedział wczoraj. Po świetnym przecież materiale nagranym z Marcinem Strzyżewskim, którego serdecznie pozdrawiam. No ale wczoraj trzeba było też mieć trochę życia. A życie wymagało, żeby udać się w miejsce umówione do zacnych sąsiadów i poświętować z nimi urodziny naszego kolegi sympatycznego, więc cóż. Życie ma swoje priorytety. A wczoraj priorytetem było właśnie to. Więc... Znowu piąteczkowy free life dzieje się w sobotę. Ja nie wiem, czy to już nie staje się normą, że bardziej sobotnio niż piąteczkowo się rozmawia. A teraz to, co jest tu widoczne na tej grafice. O dwóch takich, co to kradną świat. Dlaczego tak uważam? Hm. Witamy wszystkich tych, również, którzy są poza Polską, jak najbardziej. Dlaczego uważam, że ci dwaj kradną świat? Bo jeden, Kłamstwem takim zapodaje, że 69 pokoleń wszystkich poprzedzających go, e, jego przodków, albo się cieszy, albo przewracają się na 49 bok, e, słuchając tego, co on na temat historii wyg wygaduje. A drugi jest takim tępym pelikanem, że większego i bardziej pożytecznego idioty. Nie mógł sobie Putin wyobrazić po drugiej stronie oceanu. No, oczywiście jeszcze jest Hinkley i tym podobni, ale to są po prostu ludzie, którzy zadają kłam wszystkiemu, co się tyczy republikańskich wartości. Moim skromnym zdaniem. Hmm. No i teraz dlaczego kradną świat? Bo kradną pozytywną pamięć tego, co zrobił Ronald Reagan. To kradnie Carlson. Putin kradnie. Wszystko, co udało się osiągnąć pozytywnego i pokojowego od czasów zakończenia II wojny światowej, obracając wszystko kompletnie przeciwko pierwotnym właściwym znaczeniom. A o tym zaraz będziemy dalej rozmawiać. Mam tutaj przygotowane pewne rezime. W tym wszystkim jest też, no, była okazja zapoznać się z opiniami Ani Dyner, którą serdecznie pozdrawiam, która na bieżąco starała się nam powiedzieć, co przekazał w swoim, no właśnie, trudno to nazywać wywiadem, kłamstw steku, rzeczony właśnie Putin, i co ten pelikan taker łykał. No, powiem szczerze, widziałem tylko taką migawkę Szorcika Krzysztofie w wykonaniu redaktora Mazurka. No redaktor Mazurek to jest firma, to nie ma to tamto i ma też zespół do pracy. Ja tymczasem może będę troszeczkę mniej, mniej dosadny w tym wszystkim, a może właśnie bardziej. Radek Pyfel też pocisnął, doktor Szewko też pocisnął, no bo to trzeba cisnąć, każdy na swój sposób, a jak się to wszystko poskłada, to może będziecie mieli całkiem fajny obraz sytuacji. Ja postanowiłem też lekko to zrobić z przymrużeniem oka, bo jakby to powiedzieć, nie byłbym sobą, gdybym nie postanowił troszeczkę podworować z takich dwóch indywiduów. No i cóż tu mamy? Szanowni Państwo, siedzą. Lulki palą, można by powiedzieć i tak dalej, ale nie to jest ważne. Nie pierwszy raz. Rosyjski dyktator, to teraz cytuję naszego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, z którym nie zawsze było mi po drodze, żeby było jasne. No to powiedział, że obwinia napadniętą 17 września 1939 roku przez kacapię, przez związek socjalistycznych republik zdradzieckich o wybuch II wojny światowej. Przywykliśmy też do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji kacapskiej na Ukrainę w roku 2022, tej fazy jawnej, ale nie zapominajmy też o fazie wcześniejszej, od roku 2014, o zielonych ludzikach. Tak? Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to Amerykański dziennikarz. No i tak do pewnego momentu można było o nim mówić, że to jest dziennikarz. Od dawna już w ogóle nie używam w stosunku do Carsona tego słowa, to jest po prostu propagandysta. Potem jest wypowiedź Krzysztofa Hołowni. Gdy Putin mówi, że nie będzie atakował Polski, to czy zagwarantujesz, że za pewien czas nie zajmie 10 wiosek na Łotwie i, sprowadzi, i sprawi, czy na to uruchomi artykuł 5? Ja bym powiedział, że należy sobie dać na spokojnie rękę upier papier, że on takie coś może zrobić, bo to jest po prostu ten zionący ogniem nienawiści do wszystkiego, co nie idzie po jego myśli istot. Czyli Władimir Władimirowicz Putler. Co się dalej jeszcze nie podoba Putlerowi? No oczywiście współpraca Polski i Niemiec na rzecz Ukrainy. Ręcz powiedział, że... Nie. Niemcy karmią do pewnego stopnia Polskę. Tymczasem oni, te, ci Polacy wstrętni, zatrzymali szlak do Niemiec y, gazociągu Jamalskiego i Rosjanie przykręcili kurek, a Polacy wprowadzili sankcje. No i pewnie, bo tak trzeba z Rosjanami, oni rozumieją tylko język siły, nic innego. I jak trzeba, to trzeba tłuc ten kacapski, zakuty łeb, żeby docierało. Bo inaczej się z nimi nie da. Więc. O, jak spotka się fan ze swoim idolem. Tak, zdecydowanie tak, to można powiedzieć. No, został tak wykorzystany Carlson, że to czyni z niego na pewno nie dziennikarza i już nawet nie propagandystę. Pelikan to jest. Zresztą na koniec będzie kilka odpowiednich wyróżników dla Carlsona za to, co sobą prezentuje. Także easy, spokojnie, będziemy o tym rozmawiać. A teraz przejdźmy może do, do konkretów jeszcze. Polskie wątki tak troszeczkę można wyjąć, ale potem będę je listował. No, ale no, w czterech zdaniach można powiedzieć, że ulało się Putinowi strasznie. Bo tak, wojska rosyjskie mogłyby zostać wysłane do Polski tylko w przypadku ataku na Rosję. To zaraz, rozbijamy to na drugi. Wojska rosyjskie wysłane do Polski, gdyby to Polska zaatakowała Rosję. No to. Yy, od razu przyjął z założenia, że już ją wygrywa tą wojnę, tak? Wygrywa wojnę z NATO. Na dzień dobry. No dalej możesz, Putler, żyć w tym przekonaniu. Gratuluję ci, a ci obcy, o których mówisz, to są w tej chwili z tobą w tym pokoju oprócz Carlsona? Dalej. Moskwa nie ma żadnych interesów ani tam, ani na Łotwie. Rosja nie ma roszczeń terytorialnych wobec Polski. Zaraz, jak to nie ma roszczeń terytorialnych? Jak na razie cała wasza polityka historyczna opiera się na jednym wielkim roszczeniu względem. Ponadto nazywacie Warszawę rosyjskim miastem. Coś wam się jeszcze roi z czasów zaboru rosyjskiego? No to takie zakłamanie w jednym zdaniu. No trzeba, trzeba być kagebisto, tak jak Putin. Dalej. Na Ukrainie najwięcej najemników pochodzi z Polski. Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, a na trzecim Gruzja. Powiem w ten sposób. U nas nie trzeba było nikogo wynajmować do tego, żeby chcieli ruskim spuszczać łomot. Nasi robią to z czystej przyjemności. Ja wiem, wam się takie rzeczy w głowie nie mieszczą, ale tak jest. Kacapia stan umysłu, i naprawdę ludzie, którzy robią z tego swój sposób na życie, żeby ten stan umysłu tępić i ruski mir topić w kwasie, naprawdę są. I jest ich dużo. I w Polsce, i w Stanach, i w Gruzji. Po II wojnie światowej, Ukraińska Republika otrzymała od Rosji część Węgier i Polski. Czyli zrobił wycieczkę, że po pierwsze, dobry wujek Stalin, znowu wychwalają tego o ludobójce. Potem tak, daje legitymację Orbanowi do tego, żeby mógł cokolwiek żądać po to, żeby miał powód ku temu, by jątrzyć wewnątrz Unii Europejskiej. I oczywiście Polski, no bo cały czas jest przekaz białoruski i rosyjski, że Polska już w ogóle zajęła całą zachodnią Ukrainę. I że nasze wojska to no tak naprawdę już tam dawno są. A w ogóle to język polski już został wprowadzony siłą jako nowy język urzędowy. No brawo, brawo panie Putin i panie Baćka. I trzecie. Od tego czasu tereny te pozostają częścią Ukrainy. Witamy witamy kolejnych. I jeszcze jedno. Nie rozumiem dlaczego Polska zablokowała tranzyt gazu z Federacji Rosyjskiej do Niemiec z rociągiem jama Europa proste. Bo tak. Żebyście nie zarabiali, żeby was bolało, żebyście przepalali ten gaz, bo przepalacie grubo ponad 100 miliardów metrów sześciennych gazu. 160 miliardów Rosja sprzedawała do Unii Europejskiej, teraz jest to 20, 20 kilka miliardów, 11% z tego, co się nie udało sprzedać do Europy poszło w inny sposób do Chin i tak dalej, a cała reszta pali się. I o, oczywiście ekologowie nie protestują. No bo po co? Byłoby to nieetyczne względem matuszki Rosji, prawda? No. No, teraz idziemy dalej. O, pięknie Ewa, to podsumowałaś. <ścoughs> o. Będę się starał też tu reagować na bieżąco, bo dzisiaj jest taki w sumie luźny ten free life. E no, podobno tak, takie przymiarki były, natomiast w tej chwili są jakieś dwa inne nazwiska na giełdzie, ale być może jest to właśnie odwracanie uwagi od Takera Carlsona i uważam, że tutaj pod szarfę S, takie bardzo gotyckie S powinno być w tym momencie przy nazwisku Carlsona. Tak, tak jak ja zapisuję nazwę Rosja, tak samo można napisywać chyba Carlsona. I teraz tak. Wypunktowane z tego dwu, te, dwugodzinnego, e, bardziej monologu niż, e, niż rozmowy. Po upadku CCCP Ukraina zmarnowała wszystko, co otrzymała od Rosji. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby od razu nie pokazać, co osiągnęła Ukraina, a co osiągnęła Rosja. Więc tak, szanowni Państwo, to będzie mała podmiotka. Skojarzycie to? Tak. Ta Ukraina, te hachły, tak dobani wszystko kompletnie zmarnowały, co im kacapia dała, że w związku z tym udało im się dzięki zarabianiu na zachodzie pieniędzy przez obywateli Ukrainy i wysyłających te pieniądze do swojego kraju, remontować, budować drogi. Na euro 2012 też je pobudowali. Mają sieć stacji benzynowych większą niż. Europejska część Kacapi. Dalej. Indywidualne sprawy i przekazanie w dużej mierze jednak władz na poziomie samorządowym dla tychże ludzi z dołu samorządów spowodowało, że pomimo wszystko remontowano infrastrukturę, robiono gazyfikację, postępującą elektryfikację i tak i tak dalej. Wioski ukraińskie wyglądają 500 tysięcy razy lepiej niż najlepsze wioski rosyjskie. No, chyba, że wioski patją kinowskie, to jest kompletnie inna parafia. A jak wjechali do tej Ukrainy, ci soldaci to co robią? Kradną wanny, kradną kible. No, ale no, żeby nie być gołosłownym, patrzmy dalej, tak? To jest nawet wspaniały y, przykład pomnika, jak to soldat z kiblem znika. I to wszystko jest prawda. Od lutego 2022 tak wygląda gieroj e, Ruskiej Federacji. I tak wygląda pies, któremu ukradli nawet budę, tak? Bo lepiej wyglądała niż e, rosyjska chałupa z Głubinki. No, a tak wyglądało wysyłanie e, trofejnego towaru przez skacabskie wojsko. No, wtedy jeszcze mieli na takie rzeczy czas. Potem się już tylko zrobiło gorzej, tak? Czy my znamy skąd te obrazki? Tak. To jest po wyzwoleniu, co robi ruski soldat. Takie było wtedy życie. I od tamtej pory, od 1944, 1945, nic się nie zmieniło. Bo i wtedy, i teraz potrafią w przypadku oporu od razu zabić. Czy wyciągali jak się da ich hurtem? Tak, no spójrzcie ile tych pralek ukradli i chcieli wywieźć. No niestety mieli bliskie spotkanie z czymś wybuchowym. No to jest kacapia właśnie. To jest kacapia. Z tym się nie da żyć, to trzeba tępić. Więc mam nadzieję, że to się fajnie jakoś wam zapodało, bo mnie to do, do rozpuku rozśmieszało, że takie coś się zdarzało. Wspaniała armia świata. No co oj kapitanie? No, to troszeczkę pojechałem tak jak należy. Generał Skrzypczak. No właśnie Ewa, nie jestem pewien tego, co tu napisałaś. Pojechał bez trzymanki ostatnio Zychowicza. W sensie Piotka Zychowicza, no nie oglądałem. Krótko opisał reakcję na atak Rosji. Nie jestem w kontekście, musiałabyś mi tutaj coś dopisać. Ewentualnie coś obejrzał, bo nie jestem w stanie oglądać wszystkiego. E... Co my tu jeszcze mamy? Patrzę teraz na wasze tutaj pytanka, komentarze. O, no dużo miłości wsadzili Rosjanie do Polski. To dostali zwrotkę. I tak należy. Jak yy, już mówiłem też witaj Krzysztofie. Yy, co my tu mamy dalej? O, dobry wieczór i pozdrawiam. Cześć Natalia. Natalia, a ty dalej będziesz tak działać, to będę ci musiał jeszcze jakiś medal dać. Oprócz tego, że masz teraz łapkę mechanika moda. A, Działki pod Smoleńskiem już na Alix się pojawiają. No i tak ma być. Spróbujmy zrobić tak, żeby nam sami wszystko od siebie oddali. Kradną biały montaż. Tak też można. Dobra, idziemy dalej. Ciężkie czasy. Święte słowa. Pamiętam też, jak na rosyjskim, jak były te lekcje, jak rżałem jak koń, jak usłyszałem, pierwszy raz jak się mówi o tym, że się komuś zegarek zepsuł. Majcie się slomalis. No i <ścoughs> jednak to przemawia do mnie, jak takie y, idą z siekierą, wycinają zegar z wieży kościelnej, y, slomalis. A w złodziejstwo w genach mają oczywiście. No to, to taki pomiot za pomiot. No właśnie, żeby tutaj azjaków nie obrazić. E, pomiot zauralsko-syberyjski, no. O, niezła historia. Ty akurat, Łukasz, który. Łukasz Koszewski pozdrawiam no jesteś obiegany w książkach, bo często robisz ich recenzje, więc. Wspominają bohaterki tej książki. Zwolni, że Sowieci wchodząc na Wołyń nie wierzyli, że jest tam tak bogato. Jakoś dziwnie przypomina mi to rok 2022. Taka prawda. Jak moja babcia wspominała, jak Rosjanie 17 września wchodzili do Polski, to karabiny na sznurku, te worki, jako plecaki na plecach, z szalkami i e, e, gdzieś tam się jakiś zakręcił, że on kartoszki potrzebuje, żeby mu dali, ale ugotowanej, nie? No to rozumieli, no to w porządku, no to jak to w, w, w Polsce w wieku XX, w roku 39. obrali ziemniaki, ugotowali, przynoszą gotowane, no ty durna. A jemu chodziło, żeby w mundurkach były ugotowane. A kiedy to były czasy. O, tak też może być. O, rosyjski pseudonaród powstał w wielowiekowym procesie negatywnej selekcji cech. Nie będę tego dalej cytował, żeby nie było poczytane za mowę nienawiści, ale uważam, że to dosyć dobrze oddaje bieżącą sytuację. O, Andrago znowu zaszalał, dziękujemy w imieniu naszych widzów. Co z tego, że było wielu lekarzy wśród Rosji? Ilizarow, tak, zdarzył się. Pamiętajmy jednak o tym, że jakby zrobić pewne zestawienie tego, kto naukowo zadziałał w Rosji tak naprawdę, to większość to są potomkowie ściągniętych przez cara Piotra I zachodnich specjalistów różnej maści, kiedy on starał się uwspółcześnić Rosję. I sorry winetu pod wieloma względami. Hmm, to jest zastrzyk obcej cywilizacji, który dał z siebie taki efekt. Więc idźmy dalej. No, ja tutaj się zgadzam, że królewiec to w pierwszym rzędzie powinien być oczyszczony do gołej ziemi ze wszystkiego co Kacapskie, gdyby tylko Kacapia zaczęła coś szumieć do NATO i naruszyła integralność terytorialną któregokolwiek natowskiego kraju. To najpierw nasze brygady artylerii przyjmijmy, że już będą w pełni hajmarsowe i czunmowe, zrobią tam jesień średniowiecza. Po, proszę, powinny zrobić tam wtedy jesień średniowiecza, a następnie po zaoranym polu przejść i wyczyścić do samego spodu ze wszystkiego, co się kojarzy z, rusofi z rusofilstwem tego narodu. No to e, przejdźmy dalej do konkretów, bo, bo jak się zaangażuję w to, co tutaj piszecie, to, to nie, się nie odpalę. No dobrze, to pokazałem, co zmarnowała Ukraina. Dalej. Sabotażu na Nord Stream dokonały amerykańskie służby wywiadowcze. Jestem zaskoczony milczeniem Niemiec w tej sprawie. Niemcy ciągle próbują coś na ten temat wyciągnąć, i tu widać ewidentnie, że Rosjanie bardzo próbują im w tym pomóc, a raczej rosyjskie służby, i e, Mocno należałoby się temu zagadnieniu przyjrzeć. A ten sabotaż, jak dla mnie, w większej mierze nadal jest dziełem raczej rosyjskim. Zamach stanu na Ukrainie w 2014 roku był politycznym błędem CIA. No tak, zamachem stanu nazywa się to, że naród, mając prawo do samostanowienia, który ma własny kraj i prawo wybierania własnych władz. Wybiera te władze inne niż podobają się satrapie z Kremla, no to jest to zamach stanu. Jest taka fajna flaga, taki, taki rysuneczek na tle rosyjskiej flagi, taka łapa kościotrupa z wyprostowanym środkowym palcem. I uważam, że to właśnie jest najlepszą odpowiedzią dla Putina w tej kwestii. Ja tego nie zamieszczałem, ponieważ nie chciałem podpaść YouTube'owi. Dalej, gdyby na Ukrainie nie doszło do zamachu stanu, Krym nadal byłby ukraiński. Nie trzeba być naiwnym, żeby wierzyć w tego typu teksty. Przecież chciałeś, to napadłeś. No, nawet słabe amerykańskie umysły e, powinny mieć z tym problem, żeby zrozumieć tego typu aluzje. Dobra, mam dobre stosunki osobiste z Trumpem i z Bushem Juniorem. Ha. Tak, jakieś interesy na pewno łączyły go z Trumpem w pewnych kwestiach, i ja akurat się bardziej tego obawiam niż chciałbym sobie tego życzyć. I sorry, ale nie tym niczym nie przekona. Cywilizacja turańska, jak najbardziej Krzysztofie, to jest to, co odpowiada opisowi tego, co zawsze wyskakuje z szafy w przypadku otwarcia trupa pod nazwą Rosja. Na to chce negocjować z Rosją, ale nie wie, jak się do nich zabrać. Nie. Na to niczego nie chce obecnie negocjować z Rosją. To Rosja za wszelką cenę próbuje wyjść teraz z tej wojny, która gospodarczo robi z was nie trzeci, ale piętnasty w tej chwili świat. To jest próba zaklinania rzeczywistości w drugą stronę. Hello, panie Putin. Dalej to że Łeński wydał dekret zakazujący negocjacji z Rosją. No zaraz. Jedyne negocjacje, jakie Ukraina w chwili obecnej poprzez swoich przedstawicieli uznaje, to są te, żebyście się wycofali z jej terytorium i oddali to, co próbujecie ukraść. O innych rzeczach nie ma rozmowy, a wy chcecie rozmawiać o tym, żeby usankcjonować waszą zbrodniczą działalność. Więc nie ma z takimi rzeczami negocjacji. Proste. Rosja nie rozpoczęła wojny w 2022 roku. Celem Federacji Rosyjskiej jest zakończenie wojny rozpoczętej przez Ukrainę w 2014. Przepraszam. Czy może ja gdzieś jestem w jakiejś bańce informacyjnej albo coś w tym stylu? No, pierwsze pytanie. W roku 2014 zaczęły się jakieś działania wojenne na terytorium Federacji Rosyjskiej, przy granicy ukraińskiej? Nie. To zielone ludki. Służby specjalne rosyjskie, GRU, specna GRU i jednostki, które stacjonowały na terytorium Krymu, przystąpiły do siłowego odrywania samego Krymu od Ukrainy, a także dwóch obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Czyli Rosja napadła, Rosja zaczęła wojnę, a w tej chwili oskarżane o to, że tą wojnę zaczęła jest Ukraina, która miała wtedy około 35 tysięcy żołnierzy w swojej armii. Ja myślę, że w tym momencie nie ma chyba kogoś, kto jest aż tak tępy, by reagować pozytywnie na tego typu hasła od Putina. Kłamstwo popychane kłamstwem na piramidalnym kłamstwie ujeżdżające kłamstwo. I tutaj zamiast. Podobizny Putina spokojnie można by było wmontować tego jakiegoś klauna, to byłaby o wiele bardziej poważna podobizna niż tego, co sobą w, przy takich słowach prezentuje Putin. Jeżeli to było skierowane do wewnętrznego elektoratu rosyjskiego, to może i tam stado idiotów jest odpowiednio duże, no ale na zewnątrz. Całe szczęście, że istnienie samej grupy Ramstein, czyli tych krajów wspomagających Ukrainę, mówi się o tym, że suma wszystkich całego wsparcia z tych dwóch lat to prawie 178 miliardów dolarów od wszystkich, którzy pomagają Ukrainie, świadczy o tym, że świat, na szczęście, wie, jak to było. No, ale Tucker Carlson, ten El Pelikan, myślę, że od tej pory to powinna być jego ksywa. Karlson przez podwójne duże S i L. Pelikan. No to łyknął aż furczało. Gdyby chociaż znał trochę historię, to by mógł coś oponować, dyskutować. Ale nie za to zatępi. Dalej. Ukraińcy nadal czują się Rosjanami. To, co się dzieje, to element wojny domowej. Nie, nie czują się Rosjanami. A kto zrobił wszystko, żeby się Rosjanami czuć nie chcieli? Wy, mordując w buczy. Irpieniu i tym podobnych miejscach, mordując mężczyzn, kobiety i dzieci, wywożąc tysiące dzieci w głąb swojego interioru i zabierając im tożsamość oraz możliwość kontaktu z rodziną, bo ich chcecie zrusyfikować. Najlepsze metody z czasów Stalina. Cóż my tutaj mamy dalej? A wybaczamy, spóźnienie, spoko, jest sobota. Nie proponowałem Orbanowi włączenia do Węgier części terytorium Ukrainy. Nie, nie proponowałeś, ale zrobiłeś taką wycieczkę, która usprawiedliwia Orbanowi najróżniejsze teksty, które będzie mógł dalej generować w stosunku do Ukrainy. A wszystko po to, żeby nie było jednomyślności decyzyjnej w łonie Unii Europejskiej. No nikt nie jest tak głupi, żeby tego nie dostrzec. Dalej. Rosja nie osiągnęła jeszcze głównych celów operacji specjalnej, ponieważ jednym z nich jest denazyfikacja, co oznacza zakazanie działalności wszelkich ruchów neonazistowskich. No i tutaj muszę poszukać, gdzie ja to mam, no bo nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował tego znaleźć. O tak, widzę. Bingo. Szanowni państwo, zaraz wam tą denazyfikację w ruskim wydaniu. Pokażę tutaj, żeby nie było, no bo tak, będzie. Tego pana z nami już co prawda nie ma, ale na szczęście, znaczy oficjalnie nie ma, ale kto go tam wie. W każdym bądź razie chyba widać, prawda? Utkin, operacyjny dowódca grupy Wagnera. Co ma wytatuowane dla przypomnienia? No, faszystowskie znaczki. Tu stoi obok Putlera. więc wszystko jasne, kto jest tak naprawdę nazistą. Komunofaszystowski ustrój panujący w Rosji to jest to, co jest prawdą. I tyle można powiedzieć na ten temat. Pewnie tam się jeszcze później jeszcze raz ta foto przewinie. No, ale taka jest prawda. I nie ma co ukrywać. To jest właśnie ta ruska zgnilizna pakowana w papierek i udająca cukierek. Więc idziemy dalej. Kilka lat temu zaproponowałem Bushowi utworzenie wspólnego systemu obrony przeciwrakietowej Rosja-USA-Europa. No i teraz to chyba powinniśmy kurde. Zarżyć ze śmiechu. Przepraszam bardzo, to wtedy to, tak bliski sojusznik Moskwy, czyli kim w Korei Północnej byłby jedynym, przeciwko któremu byłoby to skierowane. No i drugi to chyba Teheran, tak? No bo kto inny miałby wystrzeliwać wtedy rakiety przeciwko komuś? To używa takiego wspólnego systemu. No tymczasem, przypomnijmy, jedyny, który przez ostatnie dwa lata, a nawet trochę wcześniej, straszy świat swoimi rakietami z głowicami nuklearnymi, to jest kto? No, niech zgadnę. Hello, Putler. Więc na całe szczęście, jeżeli w ogóle taka propozycja była, a przyjmijmy, że była, to nie był takim idiotą Bush ani jego ludzie, żeby w to wchodzić z kimś takim jak Putin. Więc narzekasz teraz, panie Putin, że nie byli tacy głupi, jak ty chciałeś być mądry? No, możesz narzekać, możesz narzekać, a ja uważam, że całe szczęście, że tak się stało. Idziemy dalej. Wojska rosyjskie mogłyby zostać wysłane do Polski tylko w przypadku ataku na Rosję. Moskwa nie ma żadnych interesów, czyli to jest ten jeden z motywów polskich, ani tam, ani na Łotwie. Wierzyć Putinowi. I on, i Ławrow jeszcze w lutym 2022 roku mówili, że nie mają zamiaru, nie chcą, nie będzie czegoś takiego jak atak na Ukrainę. To tak dla przypomnienia kto tu jest notorycznym, zakłamanym kłamcą, czyli kłamcą do kwadratu. Rosja nigdy nie odmówiła negocjacji. Rosja i Ukraina prędzej czy później osiągną porozumienie. Tak. Tylko co do tego, co jest tym porozumieniem? Jak dla mnie porozumienie jedyne, które powinno być, to jest wykopać każdego Ruskiego spoza granic Ukrainy. Pozbawić wszystkich Rosjan y, na terenie Ukrainy obywatelstwa podwójnego. Dać wybór. Albo, albo. trzecia czapka. Out. Y, uważam, że w tym momencie w pełni uzasadniona jest... Y, Wyrugowanie języka rosyjskiego jako oficjalnego języka na Ukrainie. Byłoby to jak najbardziej uzasadnione. Kolejna rzecz. Dalej powinna pójść w tym Unia Europejska i pozbyć się całej rosyjskiej diaspory z, ze swojego terytorium. Dzięki temu, oczywiście, bardzo mocno ulegnie redukcji przestępczość zorganizowana. I rosyjska mafia będzie musiała mafiować sobie u siebie. No gdyby Stany też się pozbyły rosyjskiej mafii od siebie, też na pewno dobrze by im to zrobiło, a FBI tańczyłoby zadość tanie z deszczu przez najbliższe lata. Ukraińcy mają prawo uważać się za odrębny naród, ale nie mają prawa budować swojej tożsamości na ideologii nazistowskiej. I tu jest chyba jedyna rzecz, co do której mam wewnętrzny wysąd, ponieważ po pierwsze, są odrębnym narodem. Wiedzieliśmy to w czasach jeszcze II Rzeczpospolitej, I Rzeczpospolitej, i wiemy to teraz. Mają swoje państwo, i o ile wszystkie pierwiastki związane z ideologią, którą ja nazywam banderyzmem, najgorszego rodzaju, bardzo mnie drażnią, bardzo tego nie lubię, toleruję niemówienie o tym, wyraźnie mówię, niemówienie o tym teraz, kiedy mają tą wojnę, ale absolutnie ten temat z mojej pamięci nigdy nie zniknie. O tyle na całe szczęście, dzięki zbrodniczej napaści Kacapskiej na Ukrainę, mają teraz nowych bohaterów i mogą budować tożsamość na nowych mitach. Ten nowy mit założycielski nowoczesnego narodu ukraińskiego, jaki teraz powstał, jest dla nich o wiele lepszy. Dziękować Wam, Kacapy, za to nie ma co, ale to są fakty. I to jest jedyne, do czego miałem dysonans. Cała reszta to jest po prostu nic, tylko przybić jak Luther tezy swoje na drzwiach rosyjskiej ambasady i podpalić z całą zawartością w środku. Dzisiejsza Ukraina z pewnością jest państwem satelickim Stanów Zjednoczonych. Państwem satelickim Stanów Zjednoczonych. Powiem szczerze, nawet niech tak będzie. Niech was to bardziej jeszcze boli, że ktoś może uciekać przed wami aż tak daleko, żeby za oceanem szukać normalności. Niech tak właśnie będzie. Miejcie świadomość tego, że ta wasza turańska cywilizacja, ruski mir, to jest coś tak nędznego, coś tak pszaśnego, coś tak szambiastego, że Gagarin. 20 lat się szkolił, żeby być jak najlepszy w tym, co robi, żeby na 108 minut opuścić terytorium Związku Radzieckiego i poczuć odrobinę wolności. Stany Zjednoczone chcą utworzenia na terytorium Rosji kilku podmiotów klasy państwowych. Mylisz się pan, panie Putin. Cały świat kibicuje temu, żeby Rosja się rozpadła i żeby istniały tam różne inne rzeczy, które między sobą najlepiej nie będą jeszcze zantagonizowane. I jedyne co spędza sens powiek to jest kontrola broni nuklearnej, ale poza tym to możecie się wyżynać. chętnie postawimy e, sanitarne ogrodzenie dookoła was i potem tylko będziemy rozmawiać z tym, kto przeżyje. Rosja chroni dziś swój naród, swoją ojczyznę i swoją przyszłość. Nie. Nie. Chociaż tak, to jest skomplikowane, bo z jednej strony macie taki zalew tych ciornych. Przypomnę idiotom, którzy czepiali się do mnie, jak napisałem, że był wjazd do osiedla, gdzie ciorny je w cudzysłowie czerni, czarni mieszkają. Co oznacza mieszkańców rejonu Kaukazu? Bo takich określają Rosjanie w swoim. Języku potocznym, nie ma to nic wspólnego z e, mieszkańcami Afryki, Afroamerykanami i tym podobnymi, żeby było jasne, to jest wewnętrzny język rosyjski, który tak charakteryzuje mieszkańców Kaukazu, że e, Chcieliście zaciągnąć do siebie cały naród ukraiński, żeby poprawić strukturę demograficzną swoją własną, żeby was z butami nie zjedli. Niestety wam się to nie udało i będziecie zjadani na dwa sposoby. Sposób pierwszy przez e, mieszkańców Kaukazu i Azji Środkowej oraz Chińczyków. I po, I po drugie, będziecie zjadani przez islam, który was razem z waszymi wszystkimi wspaniałymi, pięknymi przepych, przepychem wypełnionymi świątyniami wciągnie nosem. Sami sobie to robicie. Ale jesteście zbyt tępi i zbyt dumni w swojej głupocie, żeby to zauważać. Albo żeby przynajmniej o tym głośno mówić. Chronienie swojego narodu? Zaraz. Kto? Na kogo napadł? Napadł Putin na Ukrainę i on mówi, że on to robi w celu ochrony własnego narodu. Chociaż ja bym pomyśleć, to w sumie coś w tym jest, bo jak zobaczyli, że i gaz, i prąd, i asfalt na ulicach, i latarnie świecące na tej Ukrainie mają, to ja się wcale nie dziwię, że ten naród chciał dać nogę z tej cudownej kacapi, żeby mieszkać w tym podłym hachłowie, jak, za jaki uważali Ukrainę, bo tam było tak bardziej po ludzku. No to faktycznie musiałeś chronić ten naród przed nim samym, żeby nie mógł sobie polepszyć bytu. Potem tak. Swoją ojczyznę? Nie, to nie jest y, ojczyzna. To jest twój folwark prywatny, który ty lub ci w imieniu których działasz, uprawiacie tak jak chcecie. Kradniecie, okradacie, y, doicie i tak dalej i tak dalej. A lud ma być ciemny, głupi, y, odpowiednio Zapity, żeby nie był agresywny względem was, tylko w razie czego miał agresję względem reszty świata. A wasza przyszłość? No, wasza przyszłość już określiłem. Wciągną was nosem ciorny je mieszkańcy Azji Środkowej, Chińczycy i islam. Słowo Ukrainiec pierwotnie nie oznaczało odrębnej grupy etnicznej, a jedynie wskazywało, że dana osoba żyje na obrzeżach naszego państwa. Nie, nie waszego państwa. Prędzej bym już powiedział, że na obrzeżach Rzeczpospolitej. Znowu kwestia waszego kompleksu na tle Rzeczpospolitej, która była w stanie zdobyć w tych bardziej bliższych, bliższych nam historycznie czasach waszą Moskwę. Tylko jedna rzecz. Niestety dali się nasi magnaci w pewnym momencie pokupować Wam za złoto, które ukradliście innym, i dzięki temu udało Wam się Tą Rzeczpospolitą obojga narodów niestety zwyciężyć. I byliście oczywiście dużo bardziej bezwzględni w tym, co robiliście. Gdyby cofnąć się w czasie i gdyby powstała Rzeczpospolita trzech narodów, ta faktyczna, czyli Polska. Litwa i Ukraina. Zwana być może nawet Rusią Kijowską, żeby was jeszcze bardziej bolało. I Rusini, i Ukraińcy, tworzący ten jeden naród, dali wam wspólnie z Polakami, Litwinami, Żmudzinami, etc. Takiego łupnia, żebyście się zatrzymali dopiero za Moskwą, świat uważam byłby dużo, dużo lepszy. Na Ukrainie najwięcej najemników pochodzi z Polski. No, ja już to mówiłem. Wy jesteście zatempi, żeby zrozumieć, że ktoś może ideologicznie chcieć zrobić wam w końcu to, co wy robicie innym też ideologicznie. Zanieść wam to samo zło i tą samą y, nienawiść, którą wy żywicie do reszty świata. Istnieją podstawy, aby twierdzić, że dzisiejsza Ukraina jest sztucznym forem tak naprawdę to Stalin stworzył ten kraj. Tak naprawdę to Stalin przemieścił całe narody, jak mu się nie podobało, Ukraińców doceniał przeokrutnie pod pewnymi względami, z naciskiem na okrutnie. I cokolwiek dał, to przepraszam bardzo, ale yy, ukraińska socjalistyczna republika radziecka powstała zanim Stalin został satrapą Związku Radzieckiego, więc znowu nie znasz, pan, panie Putin, historii. Nie wiem, w jakiej kolejce żeś pan stał. Owszem, rozumu, żeś pan złapał i cwaniactwa jako podrzędny, podrzędny, zaznaczam, yy, yy, to tak. ale potem wiedziałeś, pod kogo się podpiąć i yy, dostałeś odpowiedni od kogoś wiatr w żagle, żebyś został kimś, kto potem został tym, Kim ty jesteś teraz? Pytanie tylko jest końcowe, prawie że. Czy ty jesteś jeszcze ty? Bo no, yy, hipotezy o tym, że ty już dawno jako Putin nie żyjesz, a zamiast ciebie siedzi tylko i wyłącznie dobrze sterowany klon, znacie, klon oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi o sobowtóra, wcale nie jest taka głupia. Idziemy dalej. W kwestii porozumień mińskich Rosja była po prostu zwodzona. Misiaczku. weźcie. cały czas kombinowali, jak tutaj ubrać w prawne aspekty, kradzież terytorium Ukrainy. Nikt was nie zwodził, to wy próbowaliście za wszelką cenę przedłużyć czas pewnych rzeczy, żeby reszta świata była przez was tylko dobrze rozegrana. Staraliście się, staraliście się. Wiele rzeczy wam się udało, ale do widzenia żegnaj gienia czy jak czapka. O, i teraz trafiliśmy na coś. Na zachodzie byli mądrzy ludzie, jak na przykład niemiecki polityk Egon Bar, który po zakończeniu zimnej wojny zdał sobie sprawę z potrzeby stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. I postanowiłem troszkę na temat pana Egona Bara poszukać. Zmarł w roku 2015. Jest to współtwórca, by nie powiedzieć, że główny twórca, zachodnio niemieckiej tak zwanej ostpolitik czyli najgorszego gniota ideologicznego jaki został wciśnięty Niemcom w okresie zimnej wojny i mam nadzieję że spora grupa badaczy zajmie się zbadaniem tego czy aby na pewno egon bar był samodzielny w swoich przemyśleniach w tym zakresie idźmy dalej jest coś pozytywnego w tym, co zrobił Egon Barr. Na przykład, no, oprócz tego, co nie było dobre, czyli że dążenie do porozumienia się z ZSRR, to jednak porozumienie z Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Zmarł w wieku 93 lat i praktycznie cały czas miał wpływ na kształtowanie niemieckiej polityki, chociaż był oficjalnie na emeryturze. I taki wpływ mogły mu zapewnić między innymi, jakby to powiedzieć, długie ręce rosyjskich służb. Trochę laurek na jego temat dało się przeczytać. Współtwórca i realizator polityki wschodniej Willego Branta, czyli kanclerza Niemiec, a przede wszystkim jego przyjaciel, Gdy już przeszedł na tak zwaną emeryturę, de facto on nigdy nie był na emeryturze, przyczynił się do powstania stowarzyszenia Ost-West Forum Gut güdelitz To stowarzyszenie nadal działa, działa w Polsce i próbuje kształtować politykę w Polsce żeby było jasne, przez Ostwestforum Forum Goodelitz wspierał także e, działania e, czegoś, co się nazywa Międzywydziałowe Centrum Badań Niemcoznawczych i tak dalej, i tak dalej. Powiedział kiedyś, że wspierając różnego typu tego, ta, ta, takie instytucje, szczególnie polsko-niemieckie, spotkania biograficzne i seminaria, przedłużał swoją politykę wschodnią. Przypomnę, e, Radzieckie najpierw wpływy zaczęły się w Niemczech i w Austrii zwiększać, wtedy, kiedy zaczęli sprzedawać tam gaz. Hmm. Czy to Wam coś może sugeruje, coś się komponuje? Bo mi jak najbardziej tak. Nawet jeśli nie był agentem, bo absolutnie nic takiego nie znalazłem, co mogło takie coś sugerować wprost, o tyle był genialnym, bym powiedział, wykonawcą rzeczy dla Rosji, bardzo pozytywnych i. I dla, dla Związku Radzieckiego wcześniej. A to już nakazuje się zastanowić nad tym, kto był w jego otoczeniu i kto był jego inspiracją do jego działań dalej. Po dymisji Branta w 1974 roku BAR był między innymi ministrem współpracy gospodarczej i dyrektorem Instytutu Badań Pokoju w Hamburgu. Jak ja słyszę coś, co się nazywa Instytut Badań Pokoju, to od razu mi się zapala taki wielki napis CCCP, KGB. I chyba nie jestem w tym odosobniony, prawda? Dalej. Do śmierci pozostał aktywny politycznie, angażując się w ostatnich latach na rzecz partnerstwa z Rosją. Uważał, że Zachód powinien respektować aneksję Krymu przez Rosję, nie uznając jednak tej aneksji na płaszczyźnie prawa międzynarodowego. To chyba bardziej pokrętnie i pro nie można się byłoby wypowiedzieć. Co dalej? Bar zachował do końca wpływ na kształt niemieckiej polityki zagranicznej. W centrali SPD w Berlinie miał biuro SPD, czyli partia, z której jest szef. Krytykowany był przez media, ale tylko przez media, nie przez swoich kolegów partyjnych. Za udział w konferencji zorganizowanej przez zwolenników rosyjskiego prezydenta Putlera, którzy oskarżali Zachód o agresję wobec Moskwy. Był zwolennikiem rozpowszechnionej w SPD tezy, że bez współpracy z Rosją nie można stworzyć systemu bezpieczeństwa w Europie. Powiem tak, zdaje się, że obecny, kształtujący się nowy system bezpieczeństwa w Europie jest jak najbardziej z uwzględnieniem Rosji jako jedynego wroga. No to chyba nie jest współpraca. Więc jeżeli Putin laurkę wystawia komuś takiemu, a ktoś taki zrobił takie rzeczy, które wspomniałem, no to sorry, winę tu, ale chyba był na czyjejś dobrej smyczy. Tak bym to powiedział. No ale to. Jednak pamiętajmy, coś zrobił dobrego, bo doprowadził do. Uznania przez RFN granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale wtedy PRL był oczywiście satelitą Związku Radzieckiego, więc było to de facto działanie na rzecz obozu Układu Warszawskiego. A jeśli jednak pomyśleć, że taki ktoś jak prezydent RFN, Richard von Weizsäcker, który też uczestniczył czynnie w pracach tegoż forum Good güdelitz Good powiedział publicznie, że Willy Brandt i jego e, bar w polityce wschodniej byli duchową jednością, no to przepraszam bardzo. Wspomnijmy sobie historycznie, ilu szpiegów wykryto właśnie w Niemczech w czasach, kiedy to Willy Brandt był kanclerzem. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc to by było na tyle w temacie tegoż pana Bara. Mam nadzieję, że wam się ten strzał między oczy w tym temacie spodobał. Chmielnicki prosił Moskwę o wzięcie pod silną rękę cara części ziem rosyjskich, które obecnie nazywają się Ukrainą. Kolejne kłamstwo. To nie były ziemie rosyjskie, to były ziemie, stepy ukraińskie. Z terytoria Rusi kijowskiej, historycznie starszej niż yy, Moskwa, więc y, kłamstwa. Natomiast, że Chmielnicki w pewnym momencie próbował różnych rzeczy, tak, to prawda. I jeżeli nawet miał tam w tej teczce kopię listów Chmielnickiego, no cóż, próbował różnych rzeczy Chmielnicki. Nie mówię, że nie, aczkolwiek ufanie w dokumenty rosyjskie no, to tak też spora do zanaiwności. Ale cały lewy brzeg Dniepru, łącznie z Kijowem, to historyczne ziemie rosyjskie. No większego z tego bzdur nie usłyszałem od dawna. I okazało się właśnie, jak bardzo te ziemie są rosyjskie, kiedy na nie wkroczyliście i kwiatami witani nie byliście. To jest kolejny mokry sen paranoika. Wojna globalna jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i postawi ludzkość na krawędzi zagłady. No tak, czyli znowu straszysz tym, że jak coś nie będzie po twojej myśli, to ty masz atomice. No to cały świat, reszta tego świata, co najmniej trzy kraje, normalne kraje, czyli w tym wypadku Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i dopisałbym tu, obrażany przez was, przez różne przypadki w ostatnim czasie Izrael, mają czym wam przypomnieć, że można z was zrobić jesień średniowiecza. Ale to wy cały czas to robicie. Zachód boi się silnych Chin bardziej niż silnej Rosji. No, w tym trochę mogłoby być, bo przy liczebności Chińczyków, ich metodyczności działania i jednak dosyć znanemu długofalowemu planowaniu są oni od was 500 razy mądrzejsi. Więc trzeba się obawiać. Tylko że. Z Chińczykami da się racjonalnie prowadzić jakąś rozmowę. Z Wami pod Twoim kierownictwem, panie Putler, to nie ma z kim rozmawiać. Zapijaczony Ławrow, jeszcze bardziej zapijaczony Miedwiediew. A Twoja skacząca noga to już w ogóle pytanie, czy, to, czy jeżeli to jeszcze jest jakiś cyborg, to czy przypadkiem <śmary> smarowanie nie wysiadło w tym ruskim mechanizmie zegarowym. A jak zegarowy, to w końcu musi wybuchnąć, więc easy. Dalej. W kwestii dostaw gazu, Berlin wykazał się olbrzymią niekompetencją. No tak, bo to wam się skończyły zyski z tego tytułu, więc jest to bardzo niekompetentne ze strony, ale czy na pewno Berlina, skoro tak naprawdę to zaczęło się od przycięcia tranzytu nitkami gazociągu, które idą przez nasze terytorium. Potem to ta niekompetencja to raczej wasze wysadzenie Nord Streama, bo przez poprzednie lata. Nord Stream 1, Nord Stream 2 to żeście spacyfikowali Niemców za swoje pieniądze w takim stopniu, że do tej pory czkawkę finansową ma Gazprom, a nie można się doliczyć dwóch miliardów euro, które poszły na lobbying, a dokumenty zostały przez waszych ludzi w Niemczech zniszczone. Na to nie powinno rozszerzać się na wschód. Jeśli jednak do tego dojdzie, wrócimy do okresu zimnej wojny. Byśmy wrócili do okresu zimnej i staram się zrobić wszystko, żeby nie przeszła w gorącą fazę ta wojna. To dzięki tobie, panie Putin. I przypomnę, to, że jesteście największym geograficznie i terytorialnie krajem świata powoduje, że to wszyscy są dookoła was, a nie wy dookoła wszystkich. Tylko i wyłącznie. Obiecano nam, że Ukrainy nie będzie w NATO, a sojusz już pięciokrotnie nas oszukał, że nie będzie się rozszerzał. Kłamstwo nigdy nie było traktatu mówiącego o tym, że samodzielne. Niepodległe kraje nie mogą szukać protekcji Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez zgłoszenie się i akces do tego sojuszu z obawy, z obawy przed wami, bo to wy jesteście centralnym ośrodkiem sterowania złem w świecie. Klaski dla nazisty w Kanadzie są dowodem na to, że sprawa Hitlera wciąż jest żywa, ideologia nazistowska nie została całkowicie wykorzeniona. To kanadyjski faka. Biorąc pod uwagę lewicowe rządy tam, to naprawdę słabo się czasami słyszy, jak do pewnych rzeczy podchodzą. Popełnili błąd, ale z drugiej strony, jak pomyśleć, że ten człowiek jednak walczył z kacapstwem. To się człowiekowi włącza większa tolerancja. Aczkolwiek, jako że był banderowcem, to yy, tej sympatii na pewno być nie może, ale każdy, kto wam upuszcza krwi yy, za to, co robicie i jak robicie w świecie, to ma w sobie jakiś pierwiastek czegoś pozytywnego. Rosja nie może powstrzymać się od podniesienia głosu w imieniu Serbów, ponieważ Serbowie to szczególnie bliski nam naród. Tak, Serbowie to naród wam bardzo bliski i staracie się zdestabilizować poprzez Serbię, obecnie Bałkany i część Unii Europejskiej w tym zakresie, a być może nawet jesteście zdecydowani, aby przez Republikę Serbską do Dika doprowadzić do zbrojnego konfliktu tam. Ponadto jest to miejsce, które... Jest w stanie was saportować technicznie pod wieloma względami. Niestety dowody na to są. Sprawa kolejna. Rosja. A raczej sam Putin nie pamięta, kiedy ostatni raz rozmawiał z Joe Bidenem. Ja myślę, że Biden nie powinien nawet chcieć z Tobą rozmawiać. Po pierwsze, ma od tego ludzi. Po drugie, z Tobą. To jednak trochę poniżej jego godności powinno być w chwili obecnej. O tym tranzycie już było. że Żołański oszukał swoich wyborców, ponieważ, co przypomniałeś, Putin, że obiecał zakończenie konfliktu. Ale zakończenie konfliktu na czyich zasadach? Ty oczywiście byś chciał, żeby to poszło po twojemu. Poddać się, pokazać miękkie podbrzusze. Carze mój, carze nasz, bierz co chcesz, my twoi. Tak, tego byś chciał, ale tutaj nikt nie będzie już twoim rabem. Ukraińcy poznali inne życie przez te 30 lat. Nawet skorumpowane, ale inne i diametralnie lepsze niż to w Kacapi. I pokazują ci to każdego dnia tysiącami, wysyłając twoich soldatów do krainy wiecznego śledztwa. Świat przechodzi obecnie okres poważnej choroby. Zgadza się. Poważne zatrucie ruskim mirem. Poważne zatrucie waszą agenturą, którą na przykład w Katalonii ostatnio już udokumentowano, że wtedy jeszcze nie było jawnej fazy wojny na Ukrainie, a wyście już ją trzyli truciznę, żeby destabilizować kraje Unii Europejskiej i NATO. Więc złapani jesteście z ręką w nocniku na gorącym uczynku. Konflikt między Moskwą a Kijowem został sprowokowany zamachem stanu. I że Ukraina rozpoczęła wojnę. No już się wypowiedziałem. Większej bzdury i debilizmów nie można nigdzie przeczytać ani znaleźć. Gratulujemy Ci, Panie Putin, tego, że jesteś tak wyprany z wiedzy i że jesteś tak nienawistny względem tych, których chciałeś na siłę inkorporować do swojego kraju. I konflikt między Moskwą a Kijowem. Tylko dlatego, że Ukraina jako naród chciała pójść swoją drogą, a nie drogą dyktowaną z Moskwy. I w imię tego już wytraciłeś setki tysięcy, głównie swoich obywateli. I teraz, jak przypomnieć, historycznie ilość wojen, jakie Polska toczyła z Kacapią. Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1492-1494. To był ten wiek, kiedy wygrali się pod Grunwaldem. Potem 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, 1534-1537, 1558-1570. Praktycznie przełom XV na XVI wiek i XVI wiek. Non-stop wojny z wami, bo wam odwalało. Chcieliście się posunąć na zachód i zgarnąć wszystko z tej zachodniej, jak dla was, cywilizacji. I Polska stała wam ciągle na drodze. I w większości dostawaliście historycznego łupnia. I uczono was Moresu. No i chyba jednak za bardzo łagodni wtedy byli nasi dowódcy, polowi w tym, co robili i jak robili. Potem mamy rok, 1601, pierwsza, pierwsza wojna już rosyjska, tak zwana Pskowska, 1577-1582, druga wojna polsko-rosyjska, 1609-1618, trzecia, 1632-1634, potem 1654 67. XVII wiek, długie, srogie, znowu z podklonym ogonem, poszli. I potem aż do 11 można liczyć od 1733, powstania i na koniec wojna polsko-bolszewicka 1919-21, i też można to nazwać wojną bez wypowiedzenia, czyli napaść 17 września. Historia jest prosta. Prosto podana, skodyfikowana, podaje fakty. A ty jesteś, panie Putin, kompletnie oderwany od rzeczywistości. Ostatnie wojny Federacji Rosyjskiej, no to tak. Afganistan 79-89. Straty dużo, mniejsze chcielibyście mieć takie małe straty jak w Afganistanie teraz, co? Czeczenia 94-96. Mołdawia, Naddniestrz 92 rok. Czeczenia znowu 99-2009, Gruzja w 2008, Ukraina od 2014 do teraz i Syria. 10 lat waszej interwencji, gdzie chcieliście sobie zrobić poligon dla swojego uzbrojenia i trochę tego zaczęło wam się sprzedawać, ale potem się okazało, że to jednak za mało. Zaufanie wobec Rosji, to jest rzecz, której nie powinien mieć nikt o zdrowych zmysłach. Patrząc na historię i historię współczesną, kompletną nieodpowiedzialnością ze strony jakiegokolwiek polityka jest wierzyć Rosji, wierzyć Putinowi, wierzyć Ławrowowi, nawet już patrząc czysto osobowo. Rosjanie nigdy nikogo nie chcą atakować. Oczywiście, oni to po prostu robią. A plany ataków kryją w tajemnicy, tak jak to było w przypadku ataku jawnego na Ukrainę w lutym 2022 roku. Do ostatniej godziny się wypierali, tak? Więc jak najbardziej tak dla wszelkich ćwiczeń NATO na wschodniej flance i u nas. Odpowiednio duże i silne wojsko polskie, by móc przyjąć na siebie wasze zdradzieckie, zapewne, uderzenie. Odpowiednia doktryna i strategia bezpieczeństwa narodowego Polski jako Kraju i jako członka NATO. Musimy niestety postawić na zbrojenia jak najbardziej oparte o własny potencjał i zwiększać odporność naszego państwa zarówno tą militarną, jak i bierną dotyczącą ludności cywilnej, dla której wy nie macie żadnej litości, Rosjanie. Tak, musimy mieć takie zdolności, żeby. Zrobić co najmniej to, co w tej chwili robi w ramach swojej obrony Ukraina, zapalając wam dosłownie i w przenośni całe wasze zaplecze, żebyście i wy odczuli ciężar wojny wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, a nie tylko niosąc pożogę tej wojny na terytorium napadnięte przez was. I tak trzeba się zabezpieczyć na przyszłe pokolenia przed wami. I teraz może przejdę do. Przerwanego wątku waszych komentarzy. Jest nas ponad 600 osób. W sobotę. No to moi drodzy, patrzmy, co tu jeszcze dalej mamy. Tak. W mundurkach można ziemniaki zakopać na przyszły miesiąc stara zasada rosyjska. W mundurkach, a to zależy, z ogniska są zarąbiaste. Gotowane w mundurkach na parze. I potem śmietanka odrobina soli i masełka. Ja nie potrzebuję niczego innego na obiad. Oj, to, to jest Michał trochę niepokojące. Zostały pomazane przez YouTube. W jakim sensie, że ograniczyli pocieli je, czy jak? Nie rozbawiło, co powiedział ojcu Rzewańskiego, że walczył z faszystami, choć urodził się w 47. Z wrażenia, aż muszę postawić sprawę gilotynową. Wybaczcie na mało. jak tak czasami słucha tych kocopołów kacapskich, to dziwi się, że w alkoholizm nie popadł, nie? O, dziękuję bardzo, Cassidy, <śmiecki> przyjemnie przy piwku, Słuchaj jak mądry jedzie po kacapi. Dziękuję i za jechanie po kacapi, i za to, że jestem niegłupi. A co się dziwić, jak klozeta w domu nie mają, że kradną? No tak. O, oczywiście bardzo trafna uwaga, Wojtku. Wielu naukowców rosyjskich to potomkowie polskich zesłańców. Zesłańców, więźniów i tak dalej. Rosja to jest stan umysłu, więc jako wspomagacza nasze służby powinny zalać ruskie ulice w Danylem. W tej chwili wiemy, mówiliśmy o tym z Markiem, że niestety to przemyt z Białorusi na Ukrainę takich rzeczy ma miejsce, bo chcą ten naród osłabić od środka. Najlepszy byłby chyba skażony alkohol dla Rosjan. Taka salwa z brygady rakietowej, to jak no przy odpowiednich głowicach, to. Efekt byłby bliski. Ugotowane w mundurkach i podsmażone są bardzo smaczne. Do tego jajka i kefir. Mm. Odrobina koperku i zielonej pietruszki, żeby posypać. Tak. Wchodzę w projekt. Witamy, Kasiu. Ja współczuję Japończykom i oni czasu robię ruskich na komór. O ja cię kręcę. Nie wiem, czy nie powinna być wymiana gruntu na metr, na metr głęboko, żeby pozbyć się całego tego rosyjskiego smrodu. A co z tym straszeniem Putina jak Ukraińcy na Krym wejdą? Zachód, w przypadku Krymu, pozwolił na użytkowanie. Całej swojej amunicji od samego początku. Czyli krótko mówiąc, Zachód ciągle uznaje, że Krym jest częścią Ukrainy. Czyż jak czapka? Nie tymi słowami, ale dokładnie w tym duchu to brzmiało. HR. Nie oglądałem materiału. Popatrzcie dla równowagi na to. Nie wiem o co chodzi, Krzysztofie. Dobre relacje z Buszem seniorem i z juniorem by się przydały, to na pewno. Obraz Matejki Hołdruski, tak, bardzo, bardzo dobre przypomnienie Krzysztofie. Strajk Babek w Rosji mówiła, że jest apatia narodowa i dopiero wojna e, rusza wzrok na potrzeby społeczne. E, Andromeda robi takie właśnie przekrojowe teraz materiały. Mm. W Jakucie się różne rzeczy dzieją, w Rosji się zaczynają, ale to jeszcze jest za mało, żeby to było widoczne. Ponadto będzie, będzie dławione w mediach, będzie dławione przez milicję i służby. Lekko nie będzie, ale no, jak najwięcej pytań trzeba zadawać. A im bardziej niewygodne dla Rosji, tym lepiej. Co my tu jeszcze mamy? Ha, tak. Demokrata w oczach. Zgadza się. A teraz tylko na cytatu. To nie moje słowa. Ja tylko pokazuję, co ktoś napisał na czacie. Ja kulturalnie się tutaj wypowiadam. Zresztą miałem ostatnią dyskusję na Twitterze. Ktoś mi zarzucił, że jestem niekulturalny. Przejrzałem całą rzecz. I jedyne, co napisałem, mu że ja przynajmniej się uczę, bo jak mi koleżanka w dyskusji na tematy ekologiczne przysłała materiał. To nawet ze wskazanym przez nią rozdziałem się zapoznałem i dalej mogłem dyskutować lepiej, przygotowany dzięki niej, chociaż nie taki chciała osiągnąć zapewne cel. Pozdrawiam Asię, węgierską. A gościu mi zarzucił, że jestem niekulturalny w tym, jak się odnoszę do niego, kiedy on mnie skrytykował. Ja mu odpisałem bardzo kulturalnie i yy, cały czas go boli. To, Że mogąc naprawdę tak na szybko, a wiecie, że potrafię. Wiecie, że potrafię tak spod kciuka pojechać, żeby sprawdzić do dziewiątego pokolenia wstecz, jakim to był idiotą. I naprawdę tego nie zrobiłem. Powstrzymałem się. I cały czas używałem słów tylko i wyłącznie uz uznawanych za kulturalne. A jedyne, co mu zarzuciłem, to to, że jest kłamczuszkiem, ponieważ yy, przypisał mi słowa, których nigdy nie wypowiedziałem i nie był w stanie ich przytoczyć, ale twierdził, że tak było. Więc ani takich nie powiedziałem, ani takich nie napisałem, bo chodziło o kwestię złota. Zgodnie z traktatami, jeżeli Polska wejdzie do strefy euro, to część naszych rezerw złota będzie musiała zmienić miejsce pobytu. I to jest po prostu zapisane w traktatach, to są fakty. I w tej sytuacji zarzucił mi, że ja jestem niekompetentny i że twierdzę, że będą wywozić od nas złoto, a według niego to chodzi o złoto, które się znajduje w, w Anglii naszej. Kompletnie zostawiam to bez komentarza, bo gościu tak odpłynął, jest tak... Ogarnięty przeciągiem między uszami, że sam nie wie co gada. I odsyłam go do, na, bo to jest materiał pisany. To jest tweet tego typu, można znaleźć, nieedytowany i wszyscy mogą ocenić, jak bardzo gość odklejony jest od rzeczywistości. Cześć, Cześć Paweł. Witamy. Będziecie potem kręcić ludność intensywnie śmiechem. Przyda się na dzisiaj, na wieczorek, więc yy, kto ma czas, to może sobie zorganizować resztę wieczoru sympatycznie z Pawłem i z Mateuszem. E, co tu jeszcze o generale Skrzypczaku? NATO powinno prowadzić wojnę hybrydową z Rosją, tak jak i ona to robi. E, powiedzmy tak, jeżeli sankcje są elementem wojny hybrydowej, to jak najbardziej tak. E, Wspomaganie wszelkich ruchów odśrodkowych w Rosji? Tak. E, zdobywanie informacji, które mogą być użyteczne dla Ukrainy w jej walce? Jak najbardziej tak. Tym tropem bym szedł. Pamiętajmy, żeby jednak nie dochodzić do progu wojny, bo po co? Używajmy metod, które używają Rosjanie. Tych samych, tylko skuteczniej. Jestem za. Odpowiadać pięknym na dobne. Zadymy w Charkowie i Odessie robione przez Rosjan? Tak, to były zadymy sprowokowane i zrobione. Zwłaszcza ta tragiczna, o której jest mój materiał z Mikołajem Susujewem, wyjaśniający, kto za tym stoi i że to była e, spec nas GRU. Jest, polecam, zachęcam, można znaleźć na, na kanale. To nie ma znaczenia, czy on w to wierzy, bo każde kłamstwo powtórzone tysiąc razy nabiera cech prawdy, a jeżeli ktoś jeszcze w swoje kłamstwa zaczyna wierzyć i swoją mitomanię, to niestety jest mu łatwiej. I nawet na wykrywaczu kłamstw wtedy on ciągle wychodzi, że mówi prawdę. A to nie jest prawda, tylko to jest to, co on chce wierzyć. No, kłamie i wierzę kłamie, oczywiście. I zrobił się spokój z ruskim Mirem przekaz do USA, no, do tej najgłupszej części tamtejszego społeczeństwa. No i jestem niestety głęboko przekonany, że cała rosyjska mafia i wszystko, co tam jest w Rosji, w tej chwili pracuje nad tym, żeby ten przekaz jak najbardziej docierał do Amerykanów. Nie ma w tym żadnego przypadku. Pamiętajmy, że zawsze w Rosji zorganizowana przestępczość była w jakiś sposób zblatowana ze służbami rosyjskimi. Tak było za Związku Radzieckiego, tak, było, tak jest za Rosji. Dokładnie kłamstwo. Kłamstwem. Tak. Słowa Goebbelsa są tutaj świetne. Świetnie to przytoczyłeś, Łukasz. Przykre jest to, że im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w to wierzą. No, kłamanie w twarz to jedyne, co ostatnio pozostaje Putlerowi, zwłaszcza do ONZ napisali protest, że Ukraińcy sajmarsowali cywilną piekarnię i zginął ruski generał i kawałek sztabu Ługańskiej <grym> Narodnej Republiki. Sami cywile, oczywiście. No, samo papier przez nich ze wskazaniem to też standard. Jeżeli zrobiłem jakiś błąd w temacie Aleksandra II, to przepraszam bardzo. Nie było to zamierzone, ale i tak uważam, że moja znajomość historii jest dalece większa niż tego z tutaj pokazanego. Ale zobaczmy, co ja tam jeszcze przygotowałem w fotografiach z nim związanych. O, właśnie. O, Mark Rubio postanowił odnieść się do tego, co premier Donald Tusk napisał o tym, że się przewraca Ronald Reagan. Prawda jest taka, że Rubio jest jak zwykle kompletnie niezorientowany. Sam kandydował. Słabo mu szło, próbuje teraz znowu zaistnieć w przestrzeni medialnej. A prawda jest taka, że nawet tutaj, to co widzicie, ekstra kontekst, że Polska przyjęła półtora miliona ukraińskich uchodźców, co dawałoby przy naszej liczebności kraju 38 milionów, tak jak 13,5 miliona w USA. Co pokazuje, że i tak byłoby to stosunkowo więcej niż uchodź tych migrantów w, w Stanach, to i tak to nie oddaje prawdy, ponieważ przez nasz teren, przez nasze terytorium przeszło ponad 7 milionów Ukraińców i w pewnym momencie 3,5 miliona z nich było cały czas na naszym terytorium, to jakby to robić proporcjonalnie, to Panie Rubio, jak zwykle wykazał, że się pan typowo północnoamerykańską ignorancją, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną i o fakty, o których wy tam w Stanach na temat Europy, no niestety jesteście zawsze opóźnieni albo niedoinformowani. Panie Rubio, słabo to mało powiedziane, jeśli chodzi o pana wiedzę. Wypadałoby się doorientować. O, i tu jest fajna, fajne bingo przygotowane przez San Javelina. Proszę Państwa, bingo trafione w rozmowie Carlson Putin. I mamy u góry. Kijewski, kijowski reżim, no to słowo nie padło. Bombardowanie Donbasu też postanowił nie ryzykować, ale denazyfikację postanowił użyć, no już się wypowiedziano na temat tego, kto tam powinien być denazyfikowany. Rusofobia też o tym nie powiedział, ale kurde, to zjawisko... Więc rzeczą powiedziałbym, że szlachetną. To jest usprawiedliwiona historycznie i empirycznie uzasadniona postawa, która powoduje, że można przetrwać w kontakcie z ruskim mirem. Potem tak, cudowność rosyjskiej broni. No jakoś wolał się nie wypowiadać na temat nieimiejącej analoga w milie rosyjskiej broni, która hurtem zdycha na stepach Ukrainy. Potem tak, anglosaksonów nie ruszył, Ukraina to nieistniejący, sztuczny twór państwowy, tak? No, musiało to paść. No i tak, was to bardzo boli, będzie bolało, jeszcze długo będzie bolało. Radzę, się, radzę sobie aplikować jakieś silne środki uspokajające. Może być alkohol najlepiej mocno skażony w dużych ilościach. Metyl się przyda. Potem tak. Wszystko idzie zgodnie z planem rosyjskim. No, wolał w to nie wchodzić. Rosyjski Kościół Prawosławny, ortodoksyjny wolał tego nie używać, bo jakby popatrzeć na to, co robi patriarcha, kim jest, czyli oligarchą, co robi, jak żyje, to <grybujesz> trzeba być bardzo tępym rosyjskim człowiekiem, istotem, żeby akceptować to. Jako coś dobrego. Potem tak, historic Russian land, historyczne ziemie rosyjskie, oczywiście, wykreował z siebie ten, to kłamstwo jak najbardziej. Potem tak, gender neutral toilets, <laughs> neutralne płciowo toalety, nie wchodził w ten rozwój cywilizacyjny, a może było blisko. Ponadto jest w wojnie z Rosją, no nie zaryzykował tego w przekazie do amerykańskich widzów. Swoboda wypowiedzi też w to nie poszedł. Potem tak. O, Blames the USA for inter interfering, interfering in other conflicts. Oskarżenie Stanów Zjednoczonych o rozpowszechnianie i wchodzenie w konflikty. No, standardowa, jeszcze pamiętająca Związek Radziecki propaganda. K kraje bałtyckie też należą do Rosji. W to nie uderzył tym razem. Zachód się rozpada, nie, nie poszedł w to, my tylko chcemy pokoju. No, wiedział, że to, na, tym razem by to nie przeszło. Ale, że Rosja walczy o tradycyjne wartości, no, musiał to podkreślić. No, ale to co to są te tradycyjne wartości? Prawo do y, ludobójstwa, stosowania tego jako metody y, robienia porządku po swojemu? Rubel jest w dobrej kondycji. Też nie zaryzykował. Europa zamarznie. Jakoś kwestia chomika, jako danie główne, nie była użyta. Russia is striving, W tym momencie nie kojarzę tego słowa, nie będę się tutaj wymądzał, nie chcę mi się go szukać. Ukraina nie jest demokracją. No, oczywiście, musiał w to uderzyć, ale to właśnie demokratyczny wybór narodu ukraińskiego polega na tym, że bronią się przed dwami kacapami. Ja wiem to jest taka forma demokracji bezpośredniej, której wy u siebie nie rozumiecie. Ale przypomnę, że najbardziej liczna organizacja walcząca ze związkiem radzieckim w czasie II wojny światowej po stronie Hitlera to były właśnie organizacje jakie zrzeszające Rosjan. Tylko że Goebbels i Hitler skopali temat wykorzystania tego. No, historycznie patrząc w długim rachunku, dobrze, że tak się stało, bo nie wiadomo, co byśmy teraz, czy byśmy teraz tak mogli sobie mówić, jak mówimy. Natomiast największym wrogiem Związku Radzieckiego byli Rosjanie, stojący przy Hitlerze. My jeszcze nie zaczęliśmy. No tak, Rosjanie ciągle mówią, że oni nawet jeszcze dobrze nie zaczęli, bo tyle mają tych wszystkich argumentów, że, że, że aż śmiech na sali i setki tysięcy trumien i setki tysięcy inwalidów pokazują, jak bardzo jeszcze nawet nie zaczęli. No i kwestia Elona Maska zostawmy w spokoju i ochrona rosyjskich, no właśnie speakers. Jakby to było dobrze do przetłumaczenia? Protecting Russian speakers. Tych, którzy mówią o rosyjskim interesie, ich ochrona. W to też nie wszedł, ale to nie ma znaczenia. Wspomniał jednego gościa z historii Niemiec, pana Bora, tak? Bera. I myślę, że naprawdę historycy powinni się teraz bardzo mocno wziąć za tą osobę. W końcu mają takie prawo kopią różne rzeczy dotyczące naszego kraju dlaczego by nie pokopać kraju sąsiada a to jest właśnie rzeczony pan tak wyglądał na koniec swego życia o utkin już mówiłem że był o tu mi się podoba jeden z sympatycznych zapisów z dzisiaj złowionych na oko z Twittera. Rosja jest najbardziej obrzydliwym krajem aż do wymiotów w całej historii świata. Metodą selekcji sprowadzono tam moralne potwory, w których sama koncepcja dobra i zła jest wywrócona na lewą stronę. W całej swojej historii ten naród pogrążył się w łajnie i jednocześnie chce w nim utopić cały świat. Iwan Ilin, żyjący w latach 1882-1954, rosyjski filozof. Jakże trafne. A tu wspaniała nagroda dla Takera Carlsona: Your reward for being an outstanding, useful idiot. Marvelous. To jeszcze jeden sympatyczny yy, memit yy, z konta prześmiewczego rosyjskiej ambasady w Szwecji. Jak to najlepszy amerykański dziennikarz, Tucker Carlson, prowadzi wywiad właśnie z kim. Tego gościa z serialu tak atakują chyba kojarzycie. Jak to mniej więcej by było. I na koniec tak było. Nie zmyślam. Bo to wszystko adresowane do rosyjskiego społeczeństwa. Tak to właśnie wygląda. Ale teraz idźmy jeszcze dalej ku końcowi. Ostatnie parę minut, żeby 20.30 odpaliły chłopaki. E, ruski Fan. Tak? Przepraszam, jeśli nie dotrę do końca, bo żeście teraz napisali mnóstwo tych komentarzy. Przechodzę na sam koniec i od końca wręcz będę teraz patrzył. Prawie że. U ruskich szczyt, szczyt luksusu to na narciarza. W nadciągającym nieuchronnie materiale dotyczącym historyjek drzewa sandałowego z wojska będzie coś o działaniach na narciarza też. Cóż my tu mamy? Utler będzie miał bana od świata, jak najbardziej, ale wiecie co, tak sobie patrzę. Nie, ja cofnę troszeczkę, nie to będę chciał pokazać, tylko o to jako dobry, dobrą końcówkę na temat Takera Carlsona, żeby utkwiło to w pamięci, co on sobą prezentuje, czego jest wart w tym wszystkim. Moi drodzy, ale byliście produktywni dzisiaj na tym czacie, że szkoda gadać, zaskoczyliście mnie. Materiał, tak. Chodzi o małą ilość czasu, Marka, więc jeżeli się to inaczej tak nie da, to usiądę nawet bez Marka i zrobimy te opowieści dziwnej treści, bo to jest tego warte. I witając na koniec tych, którzy na koniec dotarli, jest nas ponad 600 osób, jest sobota. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Teraz to usłyszeliście moją wypowiedź na temat tego, co zawarł w swoim memicznym jak dla mnie zakłamanym wystąpieniu Putin w pseudowywiadzie z pseudodziennikarzem Carlsonem o który jak dla mnie powinien mieć zapis nazwiska już z podwójnym S i tak go chyba będę zapisywał. Dziennikarzem już nie jest, jest już tylko popółczyną, nawet propagandyście. Nie prezentuje w żadnym wypadku żadnych wartości republikańskich w tym co robi i jak robi i jest pacynką na usługach Putina. I to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za spędzony ze mną czas. Teraz wykorzystajcie to na papieroski, na coś, żeby się napić, ewentualnie przekąsić, bo ja dzisiaj jeszcze nawet nie miałem czasu zjeść obiadu. Tak to było. Nie kławię. A jutro widzimy się na Top 10 wieści z Rosji o 20:30, a wcześniej chyba jednak mam coś, co jeszcze bym chciał omówić live'owo, więc możliwe, że jutro o 18:00 się zobaczymy znowu. Dajcie znać co wy na to. Pozdrawiam serdecznie wszem i wobec. A nie, to muszę zamieścić. Że to my drażnimy Rosję. My drażnimy Rosję. Przecież to Kacapia za wszelką cenę sprawdza jak daleko się może posunąć i jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, to jest więcej niż pożytecznym idiotą na rosyjskiej jej smyczy. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do jutra, bawcie się dobrze też dzisiaj, jeszcze wieczorem. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.